Panie Hubercie, mam jedno pytanie i prośbę zarazem. Mój wspaniały przyjaciel Adam Sitkiewicz ze Słupska prosił, żeby zadać panu takie pytanie. Czy pan pamięta mecz Polska-Związek Radziecki właśnie na Olimpiadzie w 1972 roku, kiedy to Jarosik podobno tam się pokłócił z trenerem Górskim, że ten go nie wystawił w jedenastce. Jak to było, że Sołtysik przed za niego i Mały strzelił tą bramkę przepiękną na 2-1? To znaczy, wie pan, ja muszę od razu powiedzieć, mówiliśmy z Węgrami w finale. Tak, tak. W finale graliśmy z Węgrami. Ale decydujący mecz, który myśmy grali, to graliśmy z Ruskimi, wie pan. Tak jest. Z Ruskimi zremisowali, bo oni nie musieli nawet tego meczu wygrać. Bo akurat tak się złożyło. Remis im urządzał. Tak, bo myśmy pierwsze spotkanie w tej grupie drugiej, w tej finałowej, tośmy zremisowali z Danią, a Ruscy wygrali, wie pan, a Ruscy wygrali z Marokiem. Tak. Czyli w momencie, kiedy my mielibyśmy drugi remis, to na dobrą sprawę to ostatnie ich spotkanie, wie pan, z Danią, to już było właściwie, znaczy oni tą Danię, oni by musieli wygrać, to się zgadza. Ale oni z Danią sobie poradzili, oni wygrali chyba 3-0 z tą Danią potem. Natomiast jak ja w tej chwili spotykam, wie pan, ktoś to tam napisał nawet. Z Danią Ruscy wygrali 4-0. No to, ale to ostatni mecz. Tak, to już tak, ten ostatni mecz. Oni grali pierwszy mecz, grali z Danią pierwszy mecz 1-1, a Ruscy wygrali z Marokiem, a potem graliśmy w drugim meczu, graliśmy z Ruskimi. Tak jest, myśmy zremisowali z Danią 1-1. Wygraliśmy z Ruskimi 2-0 i wygraliśmy... Nie, z Ruskimi żeśmy 2-1 wygrali. 2-1, przepraszam, i z Marokiem wygraliśmy 5-0. 5-0, tak. I oczywiście pierwsze miejsce w grupie, 5 punktów mieliśmy. Dokładnie. I byliśmy przed Ruskimi i w tym momencie awansowaliśmy... Ale wie pan, ja panu powiem, cały mecz z Ruskimi. Ruscy byli wtedy miesiąc wcześniej, miesiąc przed Olimpiadą, to Ruscy by doszli na Mistrzostwa Europy do finału. Oni ten finał przegrali z Niemcami, bodajże 3-0, jak się nie mylę, wie pan, przegrali zdecydowanie. Ale to był wicemistrz Europy. To była, czyli potęga. To była druga drużyna. Oni mieli, wie pan, zespół od nas o klasy lepszych. Tak sobie trzeba otwarcie powiedzieć, wie pan. I Zyga Sołtysik, który, wie pan, grał właściwie we wszystkich meczach, wie pan. On był podstawowy nasz zawodnik. Ale ci zawodnicy, ci Ruscy, wie pan, jak pan, jaka zdjęcie teraz tak czasem oglądam, wie pan, tej drużyny ruskiej i nas, paru zawodników mieliśmy też, którzy byli wysocy, bo Jurek Gorgoń był wysoki i tak dalej, chociaż Jurek grał 20 minut i od razu zszedł z boiska, to oni byli wszyscy o dwie głowy wyżsi od nas, wie pan. I ten Zyga Sołtysik, który w normalnych warunkach był jeszcze o dwie głowy niższy, to on przy tych Ruskach to wyglądał, wie pan, jak dziecko takie. I dlatego go Górski w meczu z Ruskimi nie postawił od początku, nie? Zaczął się ten mecz, wie pan, pierwszą połowę, w ogóle to był mecz, który, wie pan, miał się odbyć, nie miał się odbyć, bo to były te słynne wydarzenia wtedy, napadli na tą wioskę olimpijską, rozstrzelali tam, powiedzmy, tych Izraelitów. Nie wiadomo było, czy Olimpiada będzie kontynuowana i tak dalej, więc ja pamiętam, sędzia nas wyprowadzał chyba 2 albo 3 razy nas na boisko, zaś tam dostał komunikat, nie, meczu nie ma, bo Olimpiada jest zakończona. I w końcu dopiero, wie pan, ten sędzia, taki Norwek to był, pamiętam, i on sam zdecydował, mówi, to rozegra się mecz, jak nie będzie uznany, no to będzie towarzyski, kurczę. I jak myśmy pierwszą połowę zeszli i siedzieli w tej... Ta pierwsza połowa, to oni grali 45 minut na jedną bramkę, wie pan. To jest niemożliwe, wie pan. Czyli non stop Rusy atakowali. Ach, oni grali na jedną bramkę, wie pan. Notabene był to mój najlepszy mecz też, wie pan, bo to tam obroniłem, gdybym nie... Z dużym szczęściem, wie pan, tam albo mieli tego Błochina wtedy jako tego napastnika. Oni zdobyli tylko jedną bramkę i prowadzili 1-0, wie pan, do przerwy. Nie? No ale i tam Górski coś tam opowiada, wie pan, myśmy siedzieli w tej szatni, ale każdy, który, wie pan, trochę w tej piłce siedział, wie pan, to myśmy widzieli, kurwa, my żadnych szans nie mamy z tymi Ruskimi. Nie? I wchodzimy na drugą połowę,
I dalej, nic się nie zmienia. 20 minut jest mecz, wie pan, druga połowa i oni jedą z nami, kurde, wie pan, no, na jedną bramkę. Rozjeżdżają was. I Górski, wie pan, no, tak każdy trener, wie pan, siedział na tym ławie z tym, że do tego trzeba troszeczkę, wie pan, mieć szczęścia może z jednej strony, ale z drugiej strony również, wie pan, no, trochę oleju w głowie. Tak. Ten Górski widzi, że musi coś zmienić, nie? No to jak przegrywamy 1-0, a nam remis nie wystarcza, czyli my musimy dwie bramki zdobyć. No to kurde, kogo postawić? No trzeba jakiś ten napad wzmocnić. Nie? No i Jarosik, który grał, nie grał ani jednego meczu. Mhm. Mimo że w eliminacjach, wie pan, to on grał, był etatowym zawodnikiem. On wtedy był, grał w Zagłębiu Sosnowiec? W Zagłębiu Sosnowiec, tak. Mhm. On grał w Zagłębiu Sosnowiec. No i ten Górski, wie pan, ja to znam tylko z opowiadania, wie pan, tak. Którzy siedzieli na tej ławie, bo ja grałem w tym meczu. Mhm. I on do tego Jarosika mówi, kurde, no to Andrzej, rozbieraj się, wyjdziesz. I ten Jarosik prawdopodobnie mu odmówił. Powiedział, a ten Jarosik właściwie... Że, bo on był wkurzony podobno, że nie grał od pierwszej minuty. Nie od pierwszej minuty. On nie grał w ogóle. To było jego pierwsze. No. Myśmy grali z Ruskimi, to było piąte spotkanie. Mm. Myśmy grali trzy mecze w pierwszy, potem no, czwarty mecz. To nie, piąty mecz. Piąty mecz. No. Z Ruskimi. I on nie grał ani minuty. Mało tego, wie pan, nas było 19, wtedy mógł wpisać trener tylko 15 czy 16 zawodników do protokołu, to on czasem w niektórych meczach nawet nie mieścił się. Nie mieścił się, siedział na widowni. No i ten Andrzej, wie pan, się wziął honorem i powiedział... Uniósł się i nie chce. Tak, mówi teraz jak a widział, co się dzieje na boisku, że ci Ruscy z nami jadą, wie pan, na jedną bramkę. I on mu odmówił prawdopodobnie. Mm-hmm. Ja sobie, wie pan, jak, bo ja siebie znam, więc i wiem, jakby mnie to tak jakiś zawodnik zrobił, że ja bym się chyba wściekł, wie pan. No, Górski był wyjątkowo spokojny pod tym względem człowiek, nie? I Górski, wie pan, mówi, no to Zygaszu, ty się idziesz, ty wchodzisz na boisko. I to była już 70 któraś minuta, no to właśnie 70-20 minut do końca było. Ale to już było 1-1, nie? Nie, było 1-0 dla Ruski. 1-0 dla Ruski. I to Sołtysik strzelił na 1-1? Nie. Zyga strzelił na 2-1. No. Potem. I ten Zyga wchodzi na... I wie pan, to jest niemożliwe, żeby zmiana jednego zawodnika tak diametralnie można zmienić sposób grania i zmienić, wie pan, ci grali na jedną bramkę przez 70 minut, jak ten Zyga wszedł, to my zaczęli grać na jedną bramkę na tych Ruskich. Myśmy ich nie wypuścili z pola karnego. Zyga wszedł, może, wie pan, 3 minuty, zagrywka, Zyga, Włodek Lubański, oni się wyjątkowo dobrze znali. No jak stare dobre małżeństwo, no. Z Gadochą, wie pan, pak, w pole karne, rzut karny. I Dejna na 1-1. Ale 1-1, no jeszcze też nie zjadawał. Trzeba było strzelić drugą bramkę. Drugą bramkę. I ten dostaje też z Włodkiem. A ten karny to na Włodku Lubańskim, nie? Na Włodku Lubańskim. Chycił na Włodku Lubańskim, ja nie wiem, czy tam go podciął, czy go Nie, on go rękami. Możliwe. No w każdym bądź razie, wie pan, druga bramka, 2 minuty do końca meczu. 2 minuty, wie pan. Być albo nie być. Ale ja to oglądam czasem, no, pan, tak jak nie mam co robić, to do internetu szukam to i patrzę. No to jest zagrywka, wie pan, to teraz pan w meczach nie widzi. Ale to Włodek Lubański mu pięknie tak króciutko podał. No oczywiście, to była cała zagrywka, wie pan, jak oni wyprowadzali tą piłkę, no to kurwa, wie pan, to była akcja. 5 podań, wie pan, ci Ruscy nie wiedzieli, co się dzieje, Włodek mu odegrał, ten huknął, kurde, 2 minuty, ten nie miał żadnych szans, 2-1 za nas. Bo to przypadek absolutny. To nie był przypadek, wie pan. To znaczy, oni byli tak dobrze zgrani, nie, to co pan powiedział, Sołtysik. Dokładnie. Ja nigdy sobie nie mogłem wyobrazić, żeby, wie pan, wejście jednego zawodnika może tak zmienić. Jak ja teraz spotykam Zygę, to ja mu zawsze dziękuję. Ja mówię, Zyga, dziękuję za złoty medal. No bo ty. No jego zasługa. Ach, no zdecydowanie. To każdy wie o tym, wie pan. Teraz się nawet artykuł taki ukazał, bo tego nikt nie zauważył, wie pan. Tego, wie pan, przez lata, no, wygraliśmy z Ruskimi, wie pan, to... Ale przyczyny tego to było wejście Zygi Sołtysika, wie pan.